Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, pora na War Thundera, pora na mój nowy samolot, tak jest. Otóż latałem cały czas samolotami drugiej ery, czy też nawet pierwszej. I w pewnym momencie, zaraz, jak to było? Nawet pierwszej właśnie. Ale teraz chcę sobie odblokować, właściwie już odblokowałem, samoloty, które posiadają dwa działka 20 mm. No, te łagi są bardzo fajne, natomiast słuchajcie, ponieważ bardzo przyjemnie gra mi się samolotem IU-2, który spokojnie może tutaj właśnie strącać nawet zwrotne myśliwce przeciwnika, ponieważ posiada potężne uzbrojenie. I jak niektóry zdarza się, że idzie na czołówkę, no to wtedy niemiło się rozczarowuje. Słuchajcie, jeżeli odkryłem ten samolot i mam go tutaj w tym pasku, to niestety wyrzucam je nawet na takie monstra jak ten. No te samoloty, wystarczy krótka seria i mi po prostu te ruskie moje łagi strącają, więc pomyślałem, że wymienię je na jakieś inne, na takie, które posiadają dwa działka 20 mm i to jest pierwszy. Przepraszam, oczywiście to. To jest MiG-3-34. Tak jak widać, dwa działka, szwag 20 mm. Oczywiście nie jest to taka aż potężna broń, jak na przykład ma Kobra. Cały czas się zastanawiam, czy nie kupić tej Kobry Premium. Problem w tym, że ona ma Battle Rating 4.0, znajdując się na erze drugiej. Co jest jakimś, no nie wiem, kompletnie nie rozumiem tego systemu, co oni tu porobili, no. Kobra, zresztą już na streamie tam rozmawialiśmy o tym. Kobra królewska, taki Kobra, która znajduje się na erze trzeciej, ma Battle Rating 3.7, a Kobra zwykła, która znajduje się tutaj, ma Battle Rating 4.0 i pewnie ją wypieprzy nawet, no nie wiem, z jakimiś z czwartej ery samolotami, znając życie. No dlatego nie wiem, czy ją w ogóle kupować. Chciałbym, ale z drugiej strony może to być bez sensu. No teraz ten samolot Ła-5 chcę po prostu odblokować. No i podstawową rzeczą, którą niedługo będę chciał, to jest Jak-9K. Jak-9K, słuchajcie, na bitwach zręcznościowych podobno w następnej aktualizacji ma być dostępna bitwa powietrzno-lądowa, że tak powiem, czyli samoloty z czołgami. No i ja już się zastanawiam, jaki bombowiec sobie kupić, ponieważ samolotami troszkę lepiej mi się gra ogólnie, więc chyba jakiś bombowiec sobie kupię, plus właśnie takiego jaka z działkiem, z działem 45 mm. Jestem ciekawy, jaka jest skuteczność tego działa na czołgi. Po drugie, kupiłem tego Iła właśnie, żeby czołgi rozwalać. Mam tutaj rakiety. Natomiast te rakiety są albo zabugowane, albo czołgi, te boty w tym trybie są zabugowane, bo widzieliście nawet na streamie, że przy bardzo wolnym nalocie i wpakowaniu serii tych rakiet w czołg, one potrafią przez niego przelecieć na wylot i wybuchają po prostu na ziemi. No, nie wiem. Nie wiem, jak to jest. Mam nadzieję, że to będzie naprawione, jak już prowadzą tą bitwę. Nie wiadomo, kiedy ten patch wejdzie. Ale dobra. Gadu. A trzeba polecieć. Jeszcze wam tylko pokażę, że niestety ten samolot, no dopiero mam tutaj naprawa kadłuba. Nie mam nic poza tym. Oczywiście, gdybym był bardzo bogaty, to mógłbym sobie to wymaksować za złoto. Ale jestem zbyt skąpy, to jest opcja dla ludzi bogatych, że mogą sobie od razu po prostu te moduły wszystkie za złoto poodkrywać i już. No mi trochę szkoda, już za to odkrycie mógłbym sobie samolot premium kupić, kurczę, przecież. Co więcej, no samolot ten ma strasznie słabe osiągi, jeżeli jest właśnie taki stokowy, a ja właśnie stokowym teraz polecę. Zobaczcie, na przykład taki wtrysk paliwa, ta najlepsza, 22 aż daje do maksymalnej prędkości 8 metrów do prędkości wznoszenia, no co jest kluczowe. 2 metry mniej ma skręt, także no, kurczę, przydałoby się mieć wymaksowanego, ale zobaczymy go właśnie w takiej postaci, czyli pilot do dupy, czyli ja, plus samolot do dupy, czyli niewymaksowany
MiG-334. Nie będę tutaj, no postaram się powiedzmy nie wlatywać w chmarę przeciwnika, tylko będę czyhał na jakieś tam odłączające się od niego samoloty. Dobra, słuchajcie. Mamy atak na cele naziemne. Port. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawdopodobnie tutaj zaraz jakieś bombowce czy coś przyleci. Spróbujemy się nimi zająć. Działka gotowe. Samolocik, jak widzicie, całkiem fajny. No i teraz tylko, żeby dobrze go użyć. Mamy niedzielnego pilota w stokowym samolocie. Zobaczymy, co z tego tandemu tutaj wyniknie. No, tu już widzę I-16, dobra. Jeszcze pozwolę im wlecieć tutaj, bo zazwyczaj łapię się na tym, że zacietrzewiam się, wlatuję gdzieś w przeciwnika strefę i po prostu momentalnie mam dwa samoloty, trzy samoloty na ogonie i no i wiadomo, jak się to kończy. O, tutaj tego I-16 spróbujemy. Może nie lubię aż tak, ale mam taką prędkość teraz, że było do dupy. Ale spróbujemy go tutaj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurde, zakręcił. A, no. Dałem ciała, bo już go nie dojdę. Okej, okay, uwaga. Dobra, coś dostał. Odbij teraz jakoś tam. No. Teraz jesteś mój. No. No. Aż mi się kurka wodna amunicja skończyła. No co za... Dobra, samolot zniszczony. Oj, 14 sekund. Szkoda, szkoda. Panie Kaisus, szkoda. Wielka szkoda, bo bym pięknie cię tutaj... O, czy coś miał na ogonie? Chyba nie. Oho. Uwaga, uwaga. Pięknie. Już coś we mnie napieprzasz, kurde. Trafienie było, ale się zmyło. Okej, mamy Junkersika. Polecimy na Junkersika. Nie, nie, nie. Na ramowanie to ja już nie idę, kurde. Nie bardzo rozumiem, po kiego grzyba tak właśnie się lata, że gościu prosto na mnie leci na ramowanie. No, no przecież, kurde, jest ten mój kolega sympatyczny. O, następny. Z silnikiem coś moim się stało, ale uwaga, zbliżam się do tego. I skończyło mi się. No, szkurka. No, mało amunicji. Trzeba jednak być doświadczonym i celnym, żeby tutaj... No, zobaczcie, jak sobie lecisz. Kurde. O, 7 sekund. Dobra, spróbuję ci wejść na ogonek. Jak zbombardował znowu. Dobra, zniszczony. Już się przeładuję, bo kurde, żeby nie było. Czyli jednak stokowym samolotem coś tu można zdziałać, mimo tego, że mam zeza niesamowitego. Spróbujmy, co tu jeszcze jest ciekawego. No są samolociki. Proszę bardzo. No ten ciągle lata, no. Już go ktoś trafił. Ale tu jest. Piękny jesteś. Kurde, co jest? Dobra. Czy coś tu jeszcze jest? No jest Heinkel. Widzę, że chłopaki nie mogą sobie z nim poradzić. Czyli ja muszę tutaj wejść do akcji. Aha, czyli kamikadze. No... Każdy gra jak chce. To jest też plus.
O, czyli u góry są panowie. Ja się może przeładuję. No dobra, już ich tam mają. Co ja zrobiłem? O, drugie miejsce, czyli nie jest tak źle. Spróbujemy tutaj teraz zawirować. Czy jest dosyć niebezpiecznie. Baza wroga została zniszczona. Tam jest jakiś samolocik. No za dużo tu ich, no właśnie, to są te sytuacje, nie mogę tu wlecieć, bo od razu mi coś wejdzie na ogon. A chłopaki niebiescy, nie wiem, o niebieskich migdałach. Gdzie oni są w ogóle? Tam gdzieś latają, proszę bardzo, łak 3. Dobra, leci tutaj ład 3, więc może wspólnymi siłami... O! 15 się zapuścił. Uwaga! Dobra, troszeczkę dostał. Ale po tym już muszę przeładowywać, żeby później nie zostać bez amunicji. Czy coś mi leci? Nie. Trochę do dupy ta bitwa na razie. Za mało fragów zdecydowanie, ale... A! Jest! O, widziałeś malutki? Co to za latanie tutaj w bazie? Kto tu pozwolił? Kto pozwolił tak latać, kurka wodna? Dobra. Udało się strącić. Teraz poczekamy na następną ofiarę, która już się chyba zbliża. Swordfish? A nie, a jest BF-ik. Co tu jeszcze jest? No nic. Dobra, spróbujemy tego BF-a tutaj popieścić. Co by on sobie tak... Tylko, że jak odbije... No właśnie, odbił w tamtą stronę, widzicie? Nie dość, że miał prędkość, bo zlatywał z góry, to jeszcze... Czy tu coś ciekawego teraz mnie czeka? MiG-3 leci. No taką jakby teraz mamy optyczną przewagę tutaj. Jest Japoniec jakiś, ale tu ich dużo, kurczę, dużo! No ten łak jest. Okej, spróbujmy. Zapuściłeś się, chłopaku, co? Oj, się zapuściłeś. Ja się zawsze też tak zapuszczam. Dobra, zobaczymy, czy... No, widzicie, jak odchodzi. Kurde, no, jednak wymaksowany samolot. Okej. 60, to spokojnie 50. Już mam niewiele, podejrzewam. A jeszcze od swojego dostałem serią. No ale to się zdarza. Jak tam? Hallak na pierwszym miejscu. Kurka wodna. Mówiłem wam, że przestanę okupować dół tabeli. No tylko kwestia przypomnienia. Oj, 8 sekund, a mam Swordfisha. 4, 3. Kurka wodna. A, kurka, przyjęło się. Przyjęło się, co? Ole bym się zderzył ze swoim. Dobra, przeładowanie od razu. No ale przegrywamy, no. Przegrywamy. Dobra, jest Junkersik. Ktoś tu pisze do mnie, to zaraz odpowiem. Pewnie chciałby polecieć, to zaraz sobie w plutoniku polecimy, ale to już nie będziemy tego nagrywać. No niestety. Ale może z kolegą tam, który napisał, uda się zbić gwiazdkę.
Dobra. No dużo tu ich. Oni właśnie tu gdzie trzeba są. My się uganiamy po porcie. No zobaczcie, jak szybko zginę teraz. Powiedzmy, że... Aż kurde. Powiedzmy, że tutaj się... Może ten... Z tego... I proszę bardzo. No właśnie. Są w grupie i po prostu... Wystarczy tam się zbliżyć i jest już dupa zbita. Okej, słuchajcie. Taka to była bitwa. Ja teraz oczywiście wezmę sobie inny samolocik. No może jeszcze wam pokażę. Teraz spróbujemy iłem. Ale chciałem wam tego MIGA zaprezentować. No zobaczcie, co się tu dzieje. Tu, gdzie właśnie są te główne siły, a naszych co, nie ma? Nasi powychodzili. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Heh. No dobra, niszczcie, waść, z tyłu oszczędźcie. Brakuje mi też w ruskich tych samolotach samolotu z torpedą. Bardzo chętnie bym sobie teraz poleciał jakiś okręt storpedować, no ale nie ma, no. Albo ja jeszcze nie odkryłem. Te bombowce takie jakieś cienkie mają. Dobra, jest I-15. Spróbuję go, bo on sobie tutaj lata tak... Chociaż no, wykręci mnie bez problemu. Tylko kwestia tego, czy on mnie zauważy. Jeżeli mnie nie zauważy, będzie tak sobie latał, to ja go pociągnę i go... Ach, artyleria go zniszczyła, no co jest? Dobra, jak to wygląda? Tak to wygląda, że P-36 leci na mnie. Tak to właśnie wygląda, że jeżeli on mnie zmieni... No i właśnie zmienił. Troszkę tam dostał, ale nie za mocno. Ale tu już jest następny. Proszę bardzo. To jest ił, słuchajcie. To był ił. Próbka iła. Dwa działka, 23 mm. 23 mm. Oczywiście ruski je. Aż silnik zagotowałem z wrażenia. Dobra. Teraz ty, kolego sympatyczny. Czy ja się do ciebie jestem w stanie zbliżyć? Jestem w stanie. Tam gościu wylądował, czy co? Nie chcę. Kurde, już na ramowanie. No ja pieprzę. Ach! Kurde, no... Ponieśliśmy klęskę. No stop lecą na ramowanie, no nie kumam tego, no. Teraz dałem ciała, przecież... Nie widziałem, nie myślałem, że on tak blisko jest. Mi się zlał z tymi budynkami, czy też zbiornikami na dole. Dobra, co tu teraz będziemy... Może jaka? Może spróbujemy jaka tym razem tutaj wymyśleć. Iła 5 mam, to jest fajnie. Kupimy go i jaka badania. Ok, i teraz pięknie, pięknie, pięknie. Kupimy sobie to, kupimy sobie kadłub. I jeszcze mamy troszeczkę, to może w silnik polecimy. Ok. Później jeszcze zrobię taką serię, jak będę miał wymaksowane wszystkie samoloty, to może wymaksowanymi jeszcze lepiej będzie szło. Jakie tam wyniki? Proszę bardzo. No chyba nie muszę nic mówić. Hallak 1500 punktów, goście za nim, gość za nim 960. Także całkiem fajnie to poszło. U nich lepsi. Jeden 1700, drugi 1700, ale... Już jestem w czołóweczce, także nie jest aż tak źle. 5 fragów. Niestety dwa samoloty mi strącili. To ostatnie to była kompletna głupota. Po prostu samolot zlał mi się z tymi zbiornikami i kurczę, za późno się zorientowałem, że on znowu leci na ramowanie. Okej, no taka bitwa. Mam nadzieję, że wam się podobała. Żegnam się z wami i do usłyszenia.